Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Można i trzeba przechodzić od jednego mistrza do drugiego. Od człowieka Jana Chrzciciela do Boga człowieka Jezusa Chrystusa. I to widzimy w tym opisie Ewangelii. Rozwój to jest przechodzenie od słuchania człowieka do słuchania Boga. Tego wymaga rozwój duchowy. I umieć oddać uczniów, których zapewne włożył wiele starania, to jest niezwykłe doświadczenie i dokonanie, jeśli chodzi o osobę Jana Chrzciciela. Umieć zostać samemu, umieć stanąć w cieniu, umieć odejść, stać się w ludzkim postrzeganiu nieważnym, nie mającym nic do powiedzenia, niezauważalnym. Jan oddaje uczniów, zgadza się, aby ci dwaj poszli za Jezusem. Jego misja dobiegła końca. Będzie aresztowany i ścięty. Nasze wyznawanie Boga umożliwia innym pójście za Nim, tym, którzy na nas patrzą i słyszą, co mówimy. Bardzo często nie wyobrażamy sobie tego, że nasze życie może wpływać na wiarę innych. Ktoś pod naszym wpływem wyspowiada się po wielu latach nieobecności przy konfesjonale. Pójdzie na mszę świętą. Czy my wpływamy jako katolicy na wiarę innych? Jezus jest zainteresowany uczniami Jana. Zainteresowany intencją, motywacją, która spowodowała, że za Nim zaczęli podążać. Oni szukają Jezusa. Jego szukają, a nie tego, co może im ofiarować. Oni nie są nastawieni na jakąkolwiek sensację. Oni chcą relacji z Mistrzem. I na tym polega właśnie bycie uczniem Jezusa. Posiadanie osobistej relacji, bardzo głębokiej relacji z Nim. Czy ja szukam czegoś czy kogoś? Czy w ogóle czegokolwiek teraz szukam? Zobaczmy, że szukanie dobra, prawdy jest znakiem naszego rozwoju. Poznajemy ten rozwój po myślach. Poznajemy ten rozwój po rozmowach, które prowadzimy z innymi. O czym rozmawiamy ze sobą w drodze, którą jest nasze życie? Chodźcie, a zobaczycie, mówi Jezus. I to, co dotyczy Jezusa, trzeba samemu zobaczyć, żeby uwierzyć i z Nim pozostać. Fundamentalne jest osobiste doświadczenie wiary, osobiste spotkanie Jezusa, aby potem zostać Jego świadkiem wobec innych.